Kamil, no, tym razem podium się nie udało wywalczyć, ale chyba całkiem zadowolony z tych dzisiejszych skoków. Jak ocenisz ten występ? Dokładnie, no uważam, że te skoki dzisiaj były naprawdę zdecydowanie najlepsze tutaj w Bischofshofen dla mnie. Na pewno były lepsze od tych wczoraj treningowych i dzisiaj, no i dzisiaj od tego z próbnej serii. Co mogę więcej powiedzieć? No, dzisiaj przy tak wysokim poziomie, przy zawodnikach, którzy skakali naprawdę bardzo daleko, udało się zdobyć tylko 8 miejsce. Tylko i aż. Czy z tych obu skoków uważasz, że tam jesteś zadowolony pod względem technicznym? W pierwszym miałbym trochę zastrzeżeń, zwłaszcza do momentu zaraz za progiem, natomiast drugi był trochę kierunek odbicia skierowany za bardzo do przodu. No i przez to też brakło trochę wysokości w pierwszej fazie lotu. Tyle. Tam ci Austriacy odlatywali po ponad 140 metrów, ale trener zdradza, że coś już w kwestii sprzętowej znowuż widzicie, że jest do nadrobienia. No jeżeli trener tak widzi, no to jest jak najbardziej plus, bo jeżeli możemy tutaj jeszcze coś nadrobić, to okej. Okay. Natomiast ja uważam, że w moich skokach jeszcze jest coś do zrobienia, coś co można poprawić i coś co będzie sprawiało, że te skoki będą dalsze. Jak z całego turnieju, generalnie zadowolony z tego całego? Po części tak, aczkolwiek no, spodziewałem się, rozpoczynając turniej, że będzie trochę lepszy dla mnie. Byłem w trudnej sytuacji, zwłaszcza na początku, gdzie musiałem się zmierzyć i z bardzo dużą presją związaną z wynikiem, presją mediów, presją też trochę kibiców, no i presją też, nie ukrywajmy, jaką może trochę sobie sam nałożyłem, chociaż starałem się tego nie robić. No i tyle, końcowy wynik taki jak... Końcowy wynik w dziesiącej tak uważam za dobry, bo trzeba było skakać naprawdę równo i dobrze, żeby w tej dziesiątce się znaleźć. A cieszysz się, że troszeczkę wreszcie w domu odpoczniesz? Cieszę się. Czy uważasz, że to jest ważne, żeby między zawodami jednak do tego domu wracać na chwilę? Oczywiście, że tak. No w domu zawsze można odpocząć i zapomnieć chwilę o skakaniu. Nie... Zgrupowanie to jest zgrupowanie. Na zgrupowaniu zawsze się myśli, że jednak... No co można, o czym można myśleć siedząc z 10 czy tam 15 chłopami w jednym hotelu, no, a w domu można zawsze zapomnieć o... Przed nami loty w Kulm. Cieszysz się na te latanie, czy myślisz, że to może zły pomysł, że teraz nagle loty, a potem znowu duże skocznie? Cieszę się, że będzie latanie. Lubię. Kulm jest ok, jest przyjemną skocznią, także nie jest też jakąś bardzo dużą. Także nie powinno być ani problemów z przejściem na tą skocznię, ani później z przejściem na nasze w Polsce. Dziękuję, Kamil, że troszeczkę odpoczynku i powodzenia w następnych zawodach. Dzięki.